Zakończyła się budowa głównego kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w dolnej części Pieszyc. Teraz kolejna przyłącza do poszczególnych budynków. Właściciele nieruchomości wykazują duże zainteresowanie, a Urząd Miejski oraz Spółka Wodociągowa pomagają w niezbędnych procedurach. Jak do tej pory jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonywanych prac przyłączeniowych. Muszę pochwalić mieszkańców Dolnych Pieszyc, którzy są bardzo zainteresowani włączaniem do nowych kolektorów sanitarnych. Przypomnę, olbrzymim nakładem pracy i też finansów wybudowaliśmy wspólnie z WIK-iem kolektory na Dolnych Pieszycach, które prowadzą do oczyszczalni w Dzierżoniowie. I ja cały czas podkreślam ten fakt, jest to moment taki przełomowy, historyczny dla dolnej części Pieszyc, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę techniczną, bo dosłownie od niedawna jest taka możliwość podłączania się do sieci, do których nigdy wcześniej nie było możliwości podpięcia się. Bez sensu jest robienie jakiejś inwestycji, z której nie ma tak zwanej wartości dodanej, a tą wartością dodaną to jest nie tylko to, że już produkujemy energię cieplną i elektryczną z ścieków pieszyckich, jeśli mogę tak powiedzieć, ale jest przede wszystkim to, żeby wszyscy mieszkańcy, którzy mają w tej chwili taką możliwość techniczną, żeby się do tego kolektora, który został już wykonany, podłączyć. Realizacja inwestycji możliwa była dzięki potężnej dotacji, jaką Spółka Wodociągi i Kanalizacja razem z gminą Pieszyce i innymi gminami powiatu dzierżoniowskiego otrzymała ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Jest to największy projekt inwestycyjny obecnie realizowany z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w województwie dolnośląskim, którego wartość wyniesie ponad 104 miliony złotych brutto. Unia Europejska daje pieniądze na istotne zadania inwestycyjne, ale też potrafi je odebrać. Więc my powinniśmy wykazać wspólnie z WIK-iem odpowiednią ilość podłączeń, tak aby ten efekt ekologiczny był satysfakcjonujący z tej inwestycji. Plan jest taki, aby do połowy 2015 roku podłączyć 1380 osób. To jest efekt, ekologiczny efekt, który ma wynikać z tej dużej unijnej inwestycji. Na dzisiaj już mamy tych podłączeń w ilości około 25%. Przy czym zainteresowanie jest i mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach będą podłączane kolejne obiekty, zarówno podlegające zarządowi ZGM-u, jak i obiekty osób już fizycznych. Jak dotąd mieszkańcy gminy Pieszyce wykazują duże zainteresowanie możliwością podłączenia się do głównego kolektora kanalizacji sanitarnej. Wykonano już podłączenia do połowy budynków zarządzanych przez ZGM w tym rejonie gminy oraz do 10 prywatnych obiektów. No wszyscy jesteśmy za, no razie to ekologicznie, nigdy nie będzie tych żadnych smrodów, prawda, co by ja akurat pod oknem swoim mam takie sytuacje, że mam dwa szamba i wtedy się już mam, jak to się, będę mógł okno otworzyć, prawda, z jednej i z drugiej strony, nie. Obecnie prace przyłączeniowe wykonywane są przy ulicy Świdnickiej na wysokości numeru 36, a ponadto do Urzędu Miasta wpłynęło już około 50 wniosków od wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych o uzgodnienie dokumentacji niezbędnej do wykonania przyłącza. Urząd Miejski Wydział Gospodarki Przestrzennej pomaga wszystkim mieszkańcom, którzy zgłaszają się do nas w wykonywaniu planów sytuacyjnych, profili podłużnych, przyłączeń. Udzielamy pełnego wsparcia, jeśli chodzi o przygotowanie, dokumentację techniczną. To sami ją opracowujemy, bo takie też mamy ustalenia z wodociągami, że w trybie uproszczonym to realizujemy. Mieszkańcy praktycznie płacą za same podłączenia, czyli te roboty fizycznie wykonywane przez firmy. Przy zaangażowaniu potężnych środków Unii Europejskiej możliwe było m.in. wykonanie ponad 7 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi studniami. Koszty, które przy tym muszą ponieść mieszkańcy, podłączając się do sieci, są już niewielkie. W przypadku budynków wielorodzinnych rozdzielane są one proporcjonalnie do udziału we wspólnocie mieszkaniowej, ale zarówno WIK, jak i urzędy starają się zminimalizować procedury i koszty.
Wszelkie procedury i koszty tych podłączeń są ze względu takiej, bym powiedział, takiej masowości, bo w tej chwili bardzo dużo mieszkańców się do nas zgłasza. Uprościliśmy po prostu. No, pewne koszty stałe są kosztami stałymi, ale staraliśmy się tutaj zrobić no, taką procedurę, żeby ona i w czasie była przede wszystkim jak najkrótsza, jak i również i kosztowo. A po stronie mieszkańców, jeśli chodzi o od strony WIK-u, mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów, czyli nie uiszczają żadnych opłat. No niestety za przyłącza musi koszty ponieść właściciel budynku. No w tym przypadku w większości są to wspólnoty mieszkaniowe. Mamy 6 budynków gminnych, które już są też podłączone, czyli gmina, czyli my bezpośrednio podejmując decyzję uporządkowaliśmy tą sytuację. Oczywiście, no jak w każdej wspólnocie są takie, które no, mają zgromadzone środki i jest to łatwe do realizacji. No, są też trudniejsze tematy, trudniejsze finansowanie. Ja myślę, że w rozłożeniu w czasie damy sobie też z tym radę. No koszty są na pewno. No, tym bardziej, że tu jest większość jest emerytów, ale no, jakoś to sobie musimy poradzić, no bo to jest naprawdę potrzebne. No, to taka inwestycja jest bardzo potrzebna, bynajmniej no, my tak to uważamy. Według planów samorządowców i spółki wodociągowej z wykonanej sieci skorzysta w sumie ponad 1300 osób.